Siemano widzowie, w dzisiejszym filmie wpadłem na całkiem ciekawy pomysł, żeby pokazać wam jakieś budowle, jakie ludzie budują. Ostatnio przeglądając sobie stronę Minecraft Planet natrafiłem na takie budynki, że głowa mała. I zobaczyłem jeden krążownik Star Wars, który uznałem, że muszę go zobaczyć. I pobrałem mapę i w tym momencie nagrywam odcinek i sprawdzam, jak duży jest ten statek. Ludzie naprawdę budują czasami tak ogromne rzeczy, że to jest niesamowite. I wydaje mi się, że jak wam to pokażę, to wam kopara opadnie. Jak chcecie więcej odcinków z oceniania właśnie takich budowli i patrzenia, jakie budynki ktoś wybudował, koniecznie łapka w górę i subskrypcja, a my przejdźmy do tego budynku, bo szczerze wydaje mi się, że to może być jeden z większych, jedna z większych budowli, może nie wiem czy na świecie, nie mam takich danych, ale na pewno jest to największy statek kosmiczny, jaki widziałem w moim życiu. Dobra, jesteśmy w tym momencie w, prawdopodobnie to jest sterownia, coś takiego. O, ja już to widzę po drugiej stronie sterownie, patrzcie to. Po drugiej stronie jest druga sterownia, nie wiem czy kojarzycie ten statek, jak nie to w tym momencie macie go tutaj pokazanego. To jest właśnie ten statek ze Star Warsów, nie wiem czy oglądaliście. Ja nawet lubiłem, podobały mi się Star Warsy, w szczególności bardzo dużo obejrzałem tych, tych takich Star Wars Clone Wars, takie tak kreskówkowa, tak jak byłem młodszy, to lubiłem to oglądać, no ale oczywiście filmy oficjalne również są mega dobre, z tym, że nie jestem w nich aż tak zaznajomiony, ale wiem, że ten statek również tam był. I teraz tak, to jest sterownia. To jest tylko i wyłącznie sterownia, naprawdę. To, co tu się będzie działo, to ja już... Jakie to jest duże! I to nawet nie widać końca. Nawet nie widać końca tej budowli. Czekajcie, ja wyjdę stąd. Co to jest? Czyż... Żeby mi kompa nie spaliło, tylko proszę. Dobra, renderuję statek. Czy wyrenderuję jego końcówkę na 48 czankach? Tego nie wiem. Ale ładuję, to może to się nie kończy. To pójdzie do samego szpi... Toś to nie starczyło! Nie starczyło, dobra, uwaga, sprawdzam. Może mi komputer wybuchnie, może nie, nie wiem, zobaczymy. Okej, okay. Niech to załaduje, niech załaduje te czanki. Zobaczmy, jak bardzo ogromny jest ten statek, chociaż już widzę, że on jest ogromny. Prawdopodobnie, wiecie, prawdopodobnie to działo jest w wielkości mojego domu na Palionowie. więc możecie sobie mniej więcej odpowiedzieć na pytanie, jak duże to jest. Jestem ciekaw, czy jakbym zrobił z tego schemat i wkleił to po prostu na Palionowo na przykład, to jak bardzo dużo powierzchni by to, że tak powiem, pokryło. Jak chcecie, żeby to sprawdził, możemy to sprawdzić. Może poproszę, żeby mi zgrali mapę Palionowo, na singlu ją wgramy i po prostu wkleimy cały ten statek na taką mapę. Nie wiem, to prawdopodobnie pokryłoby całą wioskę. Jestem prawie, że pewien. Dobra, jak widzicie, widzimy koniec w końcu. Na ilu czankach? Na 64 czankach. Oczywiście zmniejszę sobie do 17, żeby mi tutaj nie lagowało, bo to jest jakaś tragedia, jakie to jest ogromne. A my zobaczymy, jak bardzo to jest umeblowane w środku, bo tutaj nie jest jakoś mega dużo tych rzeczy tak naprawdę. Myślę, że takie pomieszczenie dałoby się bardzo szybko zbudować, ale pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie sterownia. Dobra, co to jest? Ja wiem, co to jest! To jest to miejsce, w którym w Star Warsach tutaj były takie hologramy wyświetlane i tu ze sobą rozmawiali ludzie. I tu na takich ekranach, że tak powiem, były wyświetlane różne dane. Dobra, to jest na 100%. To tutaj do boku co jest? To jest jakieś takie do siedzenia chyba, nic takiego, jakaś kolejna sterownia tak naprawdę. Dobra, wyjdźmy z tej sterowni, z drugiej strony pewnie jest to samo, dokładnie. Pójdźmy dalej. Fajnie, że są takie te do otwierania. Szkoda, że to jest po prostu jakby... Aha, to jest niedziałające w ogóle, dobra, okej. Co zawiniło, przepraszam bardzo, co zawiniło w tym mech... Aha. No już wszystko wiadomo, już wszystko wiadomo. Już wszystko działa. No i Filip złota rączka przyszedł, naprawił. Powiem, działa, tutaj też jest w ogóle niedorobione. Dlaczego ja muszę naprawiać rzeczy po twórcy? Halo, halo, dlaczego twórca tu w ogóle nie połączył tego? No dobra, no teraz już to naprawiłem. Naprawiłem, nie, dziękujcie. Jest wszystko git. A, nie jest wszystko git, dobra. Co tu się wyprawia? Co to? A działa. A to nie wiem, czemu to się nie działało przed chwilą. Dobra, działa, jest wszystko git. Dobra, już nie będę nic tu więcej naprawiać, bo i tak ta mapa, jakby po co ja to naprawiam, tu jest znowu zepsute. Nie wiem dlaczego, dobra, nie, znaczy wiem dlaczego, ale nie wiem dlaczego tego twórca tego nie naprawiał. Dobra, tu jest znowu jakaś sterownia, to się niczym nie różni, tak naprawdę powiem. Okej, mamy sypialnię dla... klonów, tak by się wydawało, no bo to jest w końcu statek od Republika, to się nazywało, Republika, nie? Byli separatyści i Republika, jeżeli ktoś oglądał Star Wars, no to tak to się nazywało, no to jest krążownik Republiki, jakie ja słownictwo używam, boże, Filip, nie popisuj się. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj wygląda, mamy schody na dół, jestem ciekaw, jak bardzo to jest duże. Dobra, tutaj co mamy tutaj dalej, zobaczmy to na szybko. Dobra, tu są dalej jakieś sypialnie i po prostu to będzie pewnie do końca takie coś będzie. Tu jakiś bar. Normalnie barma tu zbudował. Ej, to jest, szczerze, trzeba było być naprawdę kreatywnym, żeby w tym wszystkim wymyśleć co... O!
To są chyba kaski chyba, to miały być kaski. Może ja nie mam jakiegoś tekstur paka, który by zmienił po prostu wygląd tego i byłyby wtedy kaski. Możliwe, że tak by było. Ja nie sprawdzałem, tak po prostu pobrałem tę mapę, bo mnie zaciekawiła. No i widzę, że słyszę... winda! O Boże. Dobra, to jest pewnie już to winda od samej góry do samego dołu prawdopodobnie. Dobra, zobaczmy tu. Tu znowu jakieś stoły i tak dalej. Nie, to nie będzie winda do samego dołu, 100% nie będzie to winda do samego dołu. Dobra, zobaczmy, tu były gdzieś schody, dobra, przejdźmy tędy, tu są schody, dobra, zejdźmy na dół i zobaczmy, co jest, co się kryje niżej, bo wiem, że na dole powinny również być... O, właśnie! Właśnie takie, chociaż nie, to nie jest to, myślałem, że to jest jakiś reaktor, coś, nie wiem, co to może być, ale wiem, że musi być też na... Ta, magazynownia taka, w której były te... Te różne statki, nie? Różne statki. No to trzeba znaleźć przede wszystkim też. A, to my tędy dotarliśmy do tej. Dobra, okej, to ja szczerze mówiąc myślałem, że oni po prostu zeskakują sobie tutaj, wiecie, że oni wchodzą sobie tu wszyscy. Tu i po prostu robią hopsa tu na dół i łyp, nie? A to faktycznie jest inne dojście do tego. Ciekawe, ciekawe. No to jest jakby... Dobrze przemyślany jest ten statek? Ja bym chyba go tak dobrze nie przemyślał. Dobra, zobaczmy, gdzie jest zejście niżej, bo ja bym chciał niżej zejść. Dobra, możemy schodzić windą, może tak będzie szybciej. Mamy kolejne piętro... A nie, dobra, to jest... Przecież tu byliśmy. Niżej, tu mamy kolejne piętro. Okej. Nie wiem, co to jest. Wygląda to... Jak... Nie stołówka, wygląda to jak... Jak znowu jakaś taka sterownia, jakby to było masa sterowni, jakby to... Nie wiem dlaczego tak dużo, ale okej, dobra, zejdźmy niżej. Tutaj, a tutaj nic, okej, tu mamy kolejne tunele, dobra, chłop miał naprawdę niesamowitą głowę, że on to... Dobra, wszędzie jakieś sterownie albo jakieś... Może to są mikrofony, może to jest jakaś sala konferencyjna, nie wiem, nie znam się. Ale może tak, dobra, wejdźmy tu. Proszę mnie wpuścić. Dobra, tu. Tu mamy lapis? Dobra, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, do czego to służy. Nawet nie wiem za bardzo, do czego mogę to przypisać. Jak macie jakiś pomysł, co by się mogło dziać w takich miejscach, to dajcie znać w komentarzach. Dobra, tu. Tu znowu jakieś sterownie, tak naprawdę tu się nic niewiele dzieje więcej. I znowu są jakieś budynki. Dobra, musimy zejść niżej tam, gdzie będą jakieś te, jak to się nazywa? O, jesteśmy tutaj i musimy zejść tu gdzieś do magazynu, może jakiegoś będzie dojście, albo jakiś... O, zaczyna się, okej, są większe budynki, znaczy pomieszczenia, bo budynki. Większe pomieszczenia, nie wiem co to jest totalnie, co by to miało obrazować. Tu są shulker boxy z jakimiś zielonymi przyciskami. Tu, no dobra, to będzie znowu jakieś do rozmów czy coś, tak mi się wydaje. Ale dobra, ej, tutaj... O, to może być stołówka. O, to może być stołówka. Zdecydowanie to może być stołówka. Zobaczmy, dokąd to prowadzi tu. To wygląda jak jakieś lodówki. Albo nie, to mogą być te! Tam były takie kapsuły, w których jakby te klony się rodziły. Może to jest to. Albo nie, a to jakaś sala konferencyjna. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, wyjdźmy stąd. Tu jest winda, czekajcie, a to jest ta winda, którą my przybyliśmy. Dobra, o, tu są schody na dół. Dobra, zejdźmy niżej, zobaczmy, dokąd te schody nas zaprowadzą. Tu mamy znowu jakieś miejsce dziwne, nie wiem, o co chodzi. Znowu jakieś te kapsuły, nie wiem. O, tu są jakieś... Może to szpital? Nie wiem, nie znam się, jak to już powiedziałem. Dobra, ja jestem ciekaw, w jakim jesteśmy miejscu, czekajcie. Wyjdę do boku tego... Tu jest woda w ogóle. Dlaczego tu jest woda? Jakieś akwarium? Może to zbiorniki wodne, dobra. Ja nie mogę ich zogr... CO?! Nie. Zaczynaliśmy na górze, jesteśmy w tym miejscu, patrzcie... Magazyny są tam, z tego co wiem. Jakieś takie, w sensie te sterownia, znaczy nie sterownia, tylko to, gdzie są te krążowniki wszystkie. Dobra, nie, to jest tak ogromne. Zwiedzamy to na spektatorze chyba, bo przecież to będziemy przechodzić 3 dni, 3 noce. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj niżej. Tu już byliśmy. Ja nie mogę, tu jest jakaś w ogóle produkcja. Jakie to są sterownie? To jest sterownia za sterownią. Tu jakiś pusty plac, nie wiedzieć do czego. Dlaczego to jest takie ogromne? A to... To jakaś, nie wiem, to wygląda jak jakaś sala konferencyjna, albo jakiś kościół, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, niżej, tu. Tu nie wiem, co jest. Okej, jesteśmy na tym etapie, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. To są jakieś magazyny chyba, jakieś beczki, czy coś takie typu... O! Jest roślinność, czyli da się tutaj jakby przetrwać, to jest jakby samowystarczalny statek tak naprawdę. Okej. Mi się podoba nawet, dobra. Okej, zaczynają się jaja, to jest jakieś serce. To będzie serce całe... Jakie to jest ogromne! To jest całe serce, cały jakby mechanizm taki, który by sprawił, żeby to leciało jakby, nie? Jakiś... Ja nie wiem, dobra, to jest tak ogromne, to jest głowa mała, to jest... Już nawet jestem zmęczony, szczerze, jak na to patrzę. Dobra, zobaczmy niżej. Okej, już jesteśmy pod statkiem. Dobra, jestem ciekaw, zobaczmy tak, tutaj... Tu gdzieś, przed nami, powinno być miejsce... Czekajcie, ja wam powiem, w którym...
A, my już jesteśmy na... My byliśmy na tyle! Na tył poleciliśmy. Dobra, to jest miejsce. Dobra, czyli to jest wszystko, co ma zasilić jakby te... Te silniki tutaj, które pozwalają wskoczyć w nadprzestrzeń, to się nazywało, tak chyba w tych Star Warsach, że po prostu tak się bardzo szybko leciało jakby. A czy coś jest w działach, czekajcie? No nie, no w działach se chłop może siedzieć i może strzelać. Nie, no to jest niesamowite, nie? Dobra, zobaczmy tu. Tutaj powinna być... To się otwierało tak na boki, wiecie, takie to na bok, to na bok i tu wylatywały stąd statki. Jest, faktycznie są tu statki. Nie, dobra, to jest głowa mała, nie? To jest głowa mała, co tu się wyprawia. Przecież to jest tak ogromne, że to jest... Nie, to jest nienormalne. To jest nienormalne, że ktoś mógł poświęcić tyle czasu, żeby coś takiego zbudować, a tu... A tu w ogóle te statki wlatywały, że one tak od dołu tu... I tak sobie tu i leciały gdzieś. Ja nie wiem, to jest tak ogromne, widzowie, że ciężko mi jest to opisać nawet, nie? Nie, o, to jest jakieś serce chyba. Tak, to kiedyś była taka misja w Star Wars, jak grałem też, to do tego się doszło. Tu silniki w ogóle, ja nie mogę, to jest do tego dojście. Nie no, to jest niesamowite. Silnik, o, nawet dirt w silniku jest. A to jest jakiś, nie wiem co to jest. To są jakieś masa bedroka, dobra. No nie wiem, widzowie, dobra, ja szczerze uważam, że jest to jeden z większych budynków i jest zbudowany genialnie. Nie wiem, kto to zbudował. Ja już nawet, jak będę pamiętać, dam wam link w opisie do tego, gdzie to można pobrać. Ale jakby to na Minecraft Planet, można sobie to znaleźć. Jak wpiszecie sobie Star Wars, coś tam, to na pewno znajdziecie. No i to jest na pewno ogromne. Ja nie wiem, ja jeszcze raz włączę sobie na maksymalną ilość tanku, żeby móc zobaczyć na to całe. Ale ile mam FPS-ów? No, póki co 100, dobra, okej, nie ma tragedii. Nie ma tragedii, no, gdyby to było na serwerze postawione, miałbym o wiele mniej, ale jako, że mój komputer jakoś jeszcze wytrzymuje, to dajemy radę. No jest to ogromny statek, nie ma co. No i widzowie, wydaje mi się, że to jest jedna z większych budowli, aczkolwiek możecie mi podawać w komentarzach, jakie są większe budowle i bardzo chętnie nagram kolejny odcinek, w którym sprawdzimy jeszcze większy statek kosmiczny, bądź może jakąś inną budowlę. Coś większego, po prostu podsyłajcie w komentarzach i zrobimy sobie przegląd tego, bo naprawdę ludzie budują niesamowite rzeczy.